Jestem wściekła, bo on mi nie wierzy. Skąd ten upór? Przecież nie jest głupi. Wiem, ale Luján go omamiła. W takim razie to mięczak. Przysięgam, Luciano istnieje. Jeśli ci nie wierzę, nic na to nie poradzisz. Luciano? Ciągle powtarzasz to imię. Nie, to jest Luciano. Luciano, ven acá. Luciano, chodź tu. Oye, ¿cómo estás, eh? Jak się masz? Cześć. ¿No has visto la Luján? Nie widziałeś Luján? Była tu przed chwilą. Zaprowadzę cię do niej. Fajnie, dzięki. Cześć, Teo, grasz? Tak. Chciałam ci przedstawić Luciano. Co słychać? To ty chodzisz z Jose? Simon? Tak, a co? Masz jakiś problem? Nie, wszystko w porządku. Teraz zaprowadzę cię do Luján. Co robisz? Zabieraj ten papier. Pełno tu idiotów. Jose? Masz gościa. Cześć. Uważaj. Cześć. Jak się masz? Dobrze, a ty? Idę już. Jose, właśnie przedstawiłam go Teo. Wpadłaś. Pa. W moich getrach. Przyszedłem po kasę. Teo cię widział? Idę po pieniądze. Zaraz wróci i wszystko załatwimy. Dobrze. Albo dobrze udajesz, albo jestem durniem. Teo, zaczekaj. Co robisz w tym cyrku? O co ci chodzi? Przecież ty tu nie pasujesz. Skąd wiesz, że jestem inna? To widać na kilometr. W twoim sposobie poruszania się i mówienia. Cześć, prostaczko. Nie masz z nimi nic wspólnego. Nie zauważyłaś? Tak. Ale jest fajnie. Jak mogłaś się zakochać w tym picusiu? Tym, co tu był przed chwilą? Nic mnie z nim nie łączy. Nie umiesz kłamać. Luján? Twoja kasa. Teraz jesteśmy kwita. Proszę. Dzięki za wszystko. To ja dziękuję. Jak będziesz jeszcze czegoś potrzebować? Wiesz, gdzie mnie szukać. Jasne. Do zobaczenia. Jasne. Wyjście jest tam. Trzymaj się. Coś przegapiłam? Dzieje się ze mną coś dziwnego. Jak z nim rozmawiałam, przypomnieli mi się koledzy z dzieciństwa. Wybiłaś sobie z głowy te oczy, nie? Wreszcie cię znalazłam. Hilda cię szuka. Co? Szybciej. Tylko nie to. Kara za nieczyste myśli.